Grzesiek, po pierwsze gratulacje, bo zwycięstwo. Po drugie powiedz, czy spadł taki duży kamień z serca po tym, jak udało się to spotkanie wygrać, bo no, sporo trzeba było się napracować. Nie był to łatwy mecz, ale pokazaliśmy charakter po stracie bramki, że chcieliśmy wygrać to spotkanie, dobrze zacząć ten turniej i najważniejsze jest to, że zdobyliśmy te 3 punkty. Oczywiście nie był to perfekcyjny mecz, ale przyjdzie czas na analizę i najważniejsze jest to, żeby ten zespół przyzwyczaił się do zwycięstwa. Zdarza mi się oglądać twoje mecze w AEK-u, bo są transmitowania w Kanal Plusie. Tam jednak widzimy, że Szymański gra trochę niżej, ty wyżej. Dzisiaj znowu grałeś na tej pozycji numer 6. Ty wolisz grać pięterko wyżej czy niżej? Znaczy to jest taki... Pozycja defensywnego pomocnika właśnie taka jest trochę taka niedoceniana, bo dużo się biega, a jest się mało widocznym. Ale ja zawsze wychodzę na boisko i staram się dać z siebie wszystko i to, czego oczekuje ode mnie trener, jest dla mnie najważniejsze. Oczywiście, kiedy się gra ofensywnie, to jest większa przyjemność z gry w piłkę, ale no, taka jest taka robota. Widziałem, że Robert Lewandowski dla TVP już mówił o tym, że brakowało trochę takiej kreacji w środkowej strefie. Ty się z nim zgodzisz? Wydaje mi się, że przyjdzie czas na analizę tego spotkania. Nie chcę nic na gorąco teraz mówić i analizować tego. Nie wiem, jeszcze nie widziałem tego, nie widziałem tej sytuacji. Starałem się doskoczyć, trochę było tak z boku, ale nie widziałem, czy to był mój błąd, czy nie. Kuba, przede wszystkim no mam takie wrażenie, że ta bramka to kopiuj wklej z kilku, które już strzeliłeś, jak to się robi, bo teraz idziesz do Bundesligi i myślę, że możesz być jak Robben, łamiąc do środka. No tak, no, parę bramek takich strzeliłem w lidze, myślę, że też bardzo podobna. Cieszę się z tego, że tutaj również się to udało przełożyć na reprezentację i liczę na to, że w kolejnych meczach również w tych sytuacjach będę z tego wyciągał maksa i strzelał bramki. Co wam mówił trener Michniewicz, kiedy wchodziliście na boisko? Bo też widziałem takie ustawienie, którego dawno nie było w reprezentacji, że kiedy weszliście wy skrzydłowi nominalni, to graliście jednak jako ci skrzydłowi łamiący do środka. No tak, myślę, że to była dobra decyzja. Też super dla mnie, bo na tej pozycji cały sezon rozegrałem i widać było, że czuję się swobodnie tutaj na boisku. Nie grając często tutaj, wiadomo, w reprezentacji, bo to był dopiero mój drugi występ z kolegami. Także... Musieliśmy korzystać te wolne przestrzenie, które trzeba było po prostu dobrze zagospodarować, żeby przełożyło się to na sytuację, bo goniliśmy wynik, strzeliliśmy 2 bramki potem, także to była super decyzja trenera i tylko chwała mu za to. Mówisz o grze z kolegami, a asysta Tymka Puchacza to dla was też taka fajna historia. Tak, tak. No w Ekstraklasie rozumieliśmy się dobrze, graliśmy w Lechu kupę meczy, także Tymek dokładnie wiedział, w którym miejscu będę. Słuchaj, ja pamiętam to twoje spotkanie z San Marino, dużo się mówiło o tym twoim debiucie, teraz masz akurat taki spokojny mecz, kiedy możemy o tym z czystym sumieniem porozmawiać. Siedziało ci to w głowie? Nie, zupełnie nie. Wygraliśmy tamten mecz, zadebiutowałem, spełniłem swoje marzenie. Może ten występ nie był najlepszy też nie na mojej nominalnej pozycji na tamten czas. U trenera Sołzy zamknąłem tamten temat, liczę teraz na kolejne szanse, na kolejne występy. Piotrek, dzisiaj przede wszystkim zwycięstwo to najważniejsze. Jak ty ocenisz tę grę naszą w środku pola? Bo też graliśmy różnymi ustawieniami, a ty grałeś przez całe spotkanie. No tak, najważniejsze to zwycięstwo, to co sobie założyliśmy przed meczem. Wiadomo, jakie są okoliczności tego zgrupowania. Nie mieliśmy dużo treningów, wróciliśmy, no niektórzy z wakacji, niektórzy troszkę popracowali, ale no to zawsze jest trening indywidualny, nie ten z drużyną i były fajne momenty, były te gorsze, no ale to jest normalne, bo nie da się tak z marszu wejść na wrócić na te obroty, które gdzieś były w klubie czy w przerwach reprezentacyjnych, ale najważniejsze, że z trudnej sytuacji wyszliśmy, wygraliśmy mecz i jesteśmy pierwsi w tabeli. Masz takie wrażenie, że właśnie ten tydzień będzie taki potrzebny, żeby też Czesław Michniewicz trochę wam przekazał to, czego od was oczekuje, bo wcześniej tak naprawdę na to czasu nie miał. No tak, na pewno trener ze sztabem wykorzystają maksymalnie ten czas, żeby przekazać jeszcze mocniej swoje tam myśli, to jak on widzi naszą grę i fajnie, że taki tydzień się złapał i będzie czas na poprawę to, co nie funkcjonowało i polepszanie tego, co funkcjonowało. Były też chyba takie momenty, że trochę nie miałeś z kim grać. Mam nawet na myśli bramkę, bo tam byliście we dwóch z Robertem Lewandowskim, później trochę dziura, no i poszła akcja Walijczyków. Nie przypominam sobie tej sytuacji, ale nie, myślę, że
okej, ja jestem zadowolony z gry w środku pola, wszystkich zawodników. Trener pozmieniał trochę formacji w trakcie meczu, także dobre zmiany dały impuls i cieszymy się głównie ze zwycięstwa, bo to było najważniejsze w tym meczu. Robert Lewandowski też mówił o tym, że trochę wam jednak brakowało takiej kreacji, bo większość sytuacji, które on sam miał, to sam sobie stworzył. Ty zgodzisz się z nim, że gdzieś trzeba to poprawić, ten atak pozycyjny? Nie wiem, no ja miałem sytuację, no to Mateusz Lich mi ją wypracował i nie wiem, no tak na świeżo nie przypominam sobie tych sytuacji, musiałbym je obejrzeć, ale myślę, że kilka sytuacji było i no były one dobrze skonstruowane, ale niektóre mogły być lepiej skonstruowane, ale to tak jak powiedziałem, no znajdujemy się w takim okresie, że tu nie ma co wymagać, nie wiadomo czego, no. Cieszymy się głównie ze zwycięstwa, bo nie było łatwo. No, też straciliśmy pierwszą bramkę, a potrafiliśmy wygrać ten mecz. To też cechuje dobrą reprezentację i trzeba się cieszyć z tego. Ta twoja sytuacja akurat naprawdę po pięknej akcji. Czego tam zabrakło? Umiejętności grania głową chyba, nie? Rzadko się znajduję w takich sytuacjach, ale no, chciałem mocno po krótkim rogu. No nie udało się. Świetna piłka Matiego. Szkoda, że nie miał asysty przy tym. Ukradłem mu asystę, no bo nie trafiłem tej bramki, ale cieszę się, że jako drużyna dobra reakcja i te trzy punkty zostają tutaj. Też chyba było sporo takich założeń, żeby właśnie Mati Klik wbiegał między linię, bo często wam do takiego podania widziałem się pokazywał. Tak, no wiemy, Mati ma dużo umiejętności piłkarskich, ale też inteligencja błyskowa na wysokim poziomie. Wie, gdzie się pokazać, wie, gdzie, kiedy biec, w jaką strefę biec, także świetny zawodnik i na pewno daje też dużo rozwiązań. Taki gość jak ty, jak wychodzisz na debiut na stadionie tutaj we Wrocławiu, ty się stresujesz czy nie? Nie. Inaczej, czy czujesz taką presję? Nie stresuję się, bo wiedziałem już od paru tygodni, czy tam kilkunastu dni, że zagram w tym meczu, więc stresu nie było, bo mogłem się do tego przygotować, a na pewno łatwiej się debiutuje w domu. Każdy pewnie cię pytał o tę bramkę. Ja myślę, że to taka bramka podobna do tej, którą wpuścił Wojtek Szczęsny, kiedy Kane uderzał na Stadionie Narodowym. Czyli nie wiadomo jak ocenić, czy byłeś zasłonięty, czy nie, jak to wyglądało z twojej perspektywy. No to muszę być tak samo traktowany jak Wojtek Szczęsny po tej bramce i to będzie sprawiedliwe. A jak on wtedy był traktowany twoim zdaniem? No nie wiem, to wy media go potraktowaliście w taki, jaki, a nie inny sposób, więc zróbcie to samo ze mną. Słuchaj, ty grałeś dzisiaj przy takim bloku obronnym, który wydaje mi się naprawdę stawił czoła tym twardo grającym stoperom reprezentacji Walii. No za dużo nie miałem do roboty, wiadomo, że musiałem w pewnych tam sytuacjach jakoś reagować. Ja myślę, że całkiem przyzwoicie zagrałem i z tego jestem zadowolony. Ty uważasz, że to zgrupowanie może jakoś zmienić twoją pozycję, czy jakby w ogóle nie starasz się łudzić? A to zależy w kontekście czego. No wiadomo, że nie stanę się bramkarzem numer jeden po tym zgrupowaniu, to chyba oczywiste, ale na pewno trener wie w jakiej jestem dyspozycji, jak gram, na co może liczyć, na co nie może i wiadomo, nie wiem ilu bramkarzy pojedzie do Kataru, ale bardzo, bardzo chciałbym tam pojechać, więc no, dostałem szansę, mam wrażenie, że ją wykorzystałem i to tyle. To pana chwalił na konferencji. No to dziękuję. A świętowanie grube było? Świętowanie czego? Mistrzostwa. No oczywiście, że było. Tylko tyle, lakonicznie. No, a co tu więcej mówić? No, dużo alkoholu i muzyki. Adam, dzisiaj mam takie wrażenie, że byłeś gościem, który uwolnił Roberta Lewandowskiego od takiej ciężkiej pracy, bo praktycznie każda długa piłka od bramkarza jest zagrywana na ciebie w tym meczu. Też miałem takie odczucia z boiska. Ogólnie ten mecz opierał się na tym, że czy to ja, czy Robert musieliśmy utrzymać piłkę na połowie Walijczyków, dać trochę podejść naszym zawodnikom do przodu. Dużo gry potrwał. Nie był to mecz wymarzony dla napastników, natomiast myślę, że na tyle, ile mogliśmy, to z tej roli wywiązaliśmy się nieźle. Słuchaj, też dużo było takich rotacji ustawieniem. Było ustawienie czwórką z tyłu praktycznie cały czas, ale z przodu to się cały czas zmieniało. Ty lepiej czujesz się jako napastnik w takim ustawieniu z nominalnymi skrzydłowymi, czy jednak kiedy jest więcej środkowych pomocników? To oczywiście zależy od tego, z kim gramy i w jakim ustawieniu gra przeciwnik. Jesteśmy na etapie testowania różnych rozwiązań. Myślę, że to jest dobry moment na to, żeby
żeby sprawdzić różne ustawienia, ponieważ tak długiego zgrupowania przed Mundialem już nie będzie. Ja oczywiście lubię piłki ze skrzydła, także niewątpliwie lubię, jak są skrzydłowi na boisku, natomiast to ustawienie z czwórką środkowych pomocników też ma swoje atuty, także ciężko mi jednoznacznie to określić. A jeżeli chodzi o Lens, jaki tam został Ci przedstawiony plan na Ciebie? Plan, mówię, typowo na boisku. Jeśli chodzi o Lens, tak jak mówiłem na konferencji, tak powtórzę, dopóki nie ma oficjalnego potwierdzenia, to niestety nie mogę się wypowiadać. A jak oglądałeś mecze Lens, to gdzie byś się widział? Na boisku.